Pomyślcie, ile razy wy baliście się i na przykład iść do spowiedzi, dlatego że skrupulanci dystansują się i cofają się w tym życiu duchowym, albo przynajmniej nie postępują dalej. Pan Bóg jest dobrem, którego pragnie każdy człowiek, niezależnie od tego, czy on to wie, czy tego nie wie. Jesteśmy w ogromnym błędzie, bo my żadnych sił nie posiadamy. To jest to bardzo fałszywa i bardzo szkodliwa perspektywa. Wszystkie nasze dobre czyny mają źródło nie w naszej woli, tylko w Bogu, który nas uzdalnia do tego, żebyśmy my mogli tych dobrych wyborów dokonywać. To jest właśnie jedna z kwestii, która daje nam przewagę nad ateizmem, nad ateistami i tym i ich wyobrażeniem na temat Boga. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął przycisk subskrybuj pod filmem i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi aktywnościami, które prowadzimy tutaj razem z moim mężem. I oczywiście zapraszam Cię też do sprawdzenia naszego fanpage'a na Facebooku o tej samej nazwie Okiem Tradycjonalisty, które ostatnio prowadzimy trochę mniej ze względu na zasięgi, ale możesz też wejść na nasze prywatne Instagramy, do których nazwy wyświetlę gdzieś tutaj na ekranie i linki oczywiście są też w opisie. I oczywiście zapraszam też na naszego Patronite'a, nasz profil na Patronite, który założyliśmy stosunkowo niedawno. Można tam zerknąć, jakie mamy plany w związku z rozwojem naszej działalności. Można nas wesprzeć tam finansowo i jednocześnie uzyskać pewne benefity, dlatego że jeśli wykupisz subskrypcję na Patronite, czyli jeśli będziesz tam wpłacać po 5 zł w miesiącu, to bierzesz od razu udział w konkursie, który będziemy organizować co miesiąc na wygranie Tradiboxa, czyli paczki z zawartością interesującą, myślę, dla katolika, zwłaszcza tradycyjnego. Póki co liczba patronów nie jest bardzo duża, więc jeszcze są spore szanse na wygranie, dlatego serdecznie zachęcam. Jest to pierwszy odcinek z podserii Skrupuły Remedium. W tej podserii będę omawiać kolejne kwestie związane ze sposobem myślenia na temat prowadzenia życia duchowego i generalnie na temat wiary, które często u skrupulantów utrudniają im prowadzenie normalnego życia duchowego, które fałszują im rzeczywistość w taki sposób, że nie są w stanie, albo przynajmniej jest im bardzo ciężko postępować tak, na tej drodze duchowej. Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków dotyczących skrupułów, to zachęcam Cię do tego, żebyś jednak do nich wrócił najpierw, dlatego że informacje, które przekazałam, zwłaszcza w poprzednim odcinku, mogą być istotne do zrozumienia pewnych kwestii, które będę poruszać w tym i w kolejnych odcinkach w tej już podserii Remedium. Linki do tych filmów oczywiście znajdą się w opisie. W pierwszym z tych filmów podawałam przykłady, po których możemy poznać, że mamy problem ze skrupulanstwem, a w drugim odcinku opisywałam, na czym polega skrupulanstwo i tłumaczyłem, dlaczego nie jest to schorzenie dotyczące intelektu ani psychiki, ani też temperamentu, tylko że jest to choroba ściśle duchowa i jej korzenie są duchowe i tak jak powiedziałam, leczenie tej choroby wymaga też duchowych środków. Pierwszym problemem, który uznałam za jeden z najważniejszych, które mają skrupulanci, jest to, że postrzegają oni wolną wolę, czyli zdolność człowieka do podejmowania decyzji, podejmowania wolnych wyborów w sposób dobrowolny, jako siłę w sposób nadrzędny, decydującą o ich życiu. Postrzegają wolną wolę jako coś, co jest im zostawione, dane przez Pana Boga, zostawione po to, żeby mogli wybrać dobro lub wybrać zło. Jest to oczywiście prawda, ale pozbawiona kontekstu, a więc innych czynników, które dotyczą naszego funkcjonowania duchowego, będzie ona w praktyce fałszowała obraz, nasz obraz człowieka i jego możliwości duchowych w tym życiu. Żeby rozumieć położenie człowieka w tej rzeczywistości i znaczenie
wolnej woli, a także jej możliwości, musimy najpierw zdać sobie sprawę, co w zasadzie stało się z człowiekiem na przestrzeni historii zbawienia. To znaczy, człowiek został stworzony jako oczywiście z natury dobry i ochroniony od zła. Człowiek pierwotny w raju nie znał w ogóle, nie znał zła. Nie wiedział, czym jest zło, nie wiedział, czym jest wstyd, nie wiedział, tak wiemy, że Adam i Ewa dopiero po zerwaniu owocu z drzewa poznali, że są nadzy. Wcześniej tego nie widzieli, nie odczuwali wstydu, dlatego że wcześniej nie mieli tego poczucia cielesności. Wcześniej ich rozum, wola, całe poznanie było w pełni skierowane ku Bogu. Nie wiedzieli, czym jest szatan, nie wiedzieli, czym jest cielesność, nie wiedzieli, czym jest pożądliwość i nie wiedzieli, czym jest grzech, dopóki oczywiście go nie popełnili. Po zjedzeniu owocu z drzewa poznania dobra i zła, ludzie poznali już nie tylko dobro, ale poznali też zło. Po zjedzeniu owoców z drzewa oczywiście nastąpiło mnóstwo katastrof. Nie tylko poznaliśmy zło, a więc dowiedzieliśmy się, czym jest. Dowiedzieliśmy się także, że jest ono pociągające na tym poziomie cielesności i wewnętrznej pychy. I konsekwencją tego było oczywiście zesłanie ludzi na tak zwane ziemskie wygnanie, gdzie mamy do czynienia ze złem na tym poziomie najbardziej bezpośrednim. W tym świecie zło jest dla nas czymś całkowicie bezpośrednim. Mamy możliwość je wybrać nie tylko na takiej zasadzie, że wiemy, że jest coś zakazanego, ale dokładnie wiemy, jak to wygląda. Wiemy, że zło pokazuje nam się jako coś atrakcyjnego i mamy też wewnętrzny pociąg do tego zła w postaci pożądliwości i mamy, co najważniejsze i tego przede wszystkim będzie dotyczył ten odcinek, wolę, która jest osłabiona. Czyli mamy wolę, która ulega też temu złu bardzo chętnie. I tutaj ujawnia się ta prawda, której skrupulanci zdają się jakby nie dostrzegać. A mianowicie jest to problem woli, która jest nie tylko osłabiona, ale jeszcze w pewien sposób dodatkowo osłabiana przez pokusy idące z zewnątrz, od szatana, od świata, tego ziemskiego i od wewnątrz, od naszych pożądliwości i ku nim chętnie skłania się nasza wola. Dlatego, że wszystko to, co jest złe, to, co nas otacza, jakieś różne przyjemności doczesne, wszystko, wszystkie grzechy pokazują nam się jako coś atrakcyjnego, a nie coś odrażającego ze względu na to, że dany grzech oddala nas od Boga. To, że grzech oddala nas od Boga, jest gdzieś w tle. My o tym wiemy, ale nie jest to coś, co odgrywa główną rolę w naszych wyborach. My bardzo chętnie pokierowalibyśmy się zawsze tą naszą tym naszym egoistycznym dążeniem. Więc krótko mówiąc, mimo że my doskonale wiemy, że powinniśmy kierować się ku Bogu, to jest to dla nas niesłychanie trudne, bo zewsząd przychodzą do nas te bariery, które trzymają nas w kręgu grzechu i nie pozwalają postąpić na drodze świętości. A jaki jest tutaj problem skrupulantów? Skrupulantom bardzo często wydaje się, że wobec tych wszystkich utrudnień na naszej drodze duchowej, wobec tych wszystkich przeszkód, które są nam zewsząd stawiane na tej drodze, my jesteśmy zostawieni sami sobie. Skrupulantom wydaje się, że Pan Bóg dał nam rozum do rozpoznania prawdy i wolną wolę do wybrania tej prawdy i nic więcej. Skrupulantom wydaje się, że jest to naturalna, przyrodzona zdolność człowieka i wyłącznie ona jest siłą kierującą nas do Pana Boga. Jest to ogromny błąd. Błąd, który fałszuje tak naprawdę postrzeganie całego życia duchowego. Dlaczego? Dlatego, że nadrzędną siłą, która pozwala nam dokonywać dobrych wyborów na drodze duchowej, jest sam Pan Bóg. Co to znaczy? To znaczy, że nasza wola, żeby wybrać Boga, musi najpierw
być oświecona Bożą łaską, przez nią podtrzymana i przez nią umocniona. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie wybrać dobra. My jesteśmy w stanie wybrać dobro tylko i wyłącznie przy pomocy Bożej. I to jest coś, czego skrupulanci kompletnie nie dostrzegają. Skrupulantom, tak jak powiedziałam, wydaje się, że są postawieni samodzielnie. Oni widzą, skrupulanci widzą Pana Boga jako, mimo że temu oczywiście nie przeczą wprost, bo skrupulanci uznają całe nauczanie Kościoła absolutnie, ale chodzi mi o to, w jaki sposób oni budują swoje wyobrażenie o Bogu. Skrupulanci wyobrażenie o Bogu budują w taki sposób deistyczny, czyli budują w taki sposób, że Pan Bóg stworzył świat, zbawił świat i zostawił człowieka samego sobie, żeby dalej już tylko wybierał dobro i że Pan Bóg cały czas patrzy i rozlicza człowieka z tego, czy wybiera to dobro. Pan Bóg taki nie jest. Bóg nie jest tyranem, który tam siedzi gdzieś na jakimś wysokim tronie i patrzy tylko, czy nasza wola kieruje się w stronę wyboru dobra, czy skręca w stronę wyboru zła, tylko Pan Bóg, czego największy dowód dał w swoim dziele odkupienia, czyli czego dowód dał przez śmierć, przez mękę i śmierć Chrystusa, dał dowód, że jest nie surowym tyranem, który chciał zostawić ludzi samych sobie, ale pokazał nam, że jest miłosiernym ojcem, który chce pomóc swoim dzieciom i który widzi, dostrzega ich słabość. I dlatego właśnie Pan Bóg nawet teraz, w rzeczywistości już odkupionej, w rzeczywistości tak odnowionej, już po tym, jak zostało dokonane odkupienie człowieka przez śmierć Chrystusa, po tym, jak już my możemy wejść do nieba, to nadal Bóg nadal wspomaga nas na tej drodze duchowej. To nie jest tak, że Pan Bóg zostawił nam Kościół, zostawił nam sakramenty i powiedział korzystajcie sobie z nich i tam wypełniajcie kolejne jakieś przykazania, czyli na przykład módlcie się i tak dalej. Tak nie jest. To nie jest tak, że my mamy jakiś zbiór rzeczy do wykonania i przy tym przyjmowanie sakramentów. Nie. Interakcja pomiędzy Bogiem a ludźmi stale istnieje i jest ona... odbywa się ona nie tylko poprzez sakramenty, ale także w sposób bezpośredni, czyli w taki, że Pan Bóg oddziałuje na nas, na nasze wnętrze w sposób bezpośredni. I co więcej, to właśnie bezpośrednie oddziaływanie Boga na nas, czyli korzystanie z Jego łaski, którą On nam zawsze daje, jest niezbędne do tego, żebyśmy my mogli w ogóle jakkolwiek postępować na drodze duchowej. Czyli wszystkie nasze dobre czyny mają źródło nie w naszej woli, wolnej woli, tylko w Bogu, który nas uzdalnia do tego, żebyśmy my mogli tych dobrych wyborów dokonywać. I cokolwiek by to tak naprawdę nie było. Czy by to było pójście do spowiedzi, czy by to była modlitwa, czy wysłuchanie mszy świętej. Wszystko w tej sferze drogi duchowej ma swoje źródło w Panu Bogu, a nie w nas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że skrupulanci często myślę też nieświadomie, postrzegając tę swoją wolę jako coś najważniejszego, jako coś nadrzędnego, coś samoistnego, dystansują się i cofają się w tym życiu duchowym, albo przynajmniej nie postępują dalej. Takie wyobrażenie o istocie wolnej woli człowieka jest fałszerstwem szatana, który chce, żebyśmy my widzieli siebie samych jako źródło naszych dobrych czynów. I chce, żebyśmy my pod takim postrzeganiem tej woli, naszej wolnej woli, się załamali, widząc naszą niedołężność i naszą słabość. Zwracam się do skrupulantów. Pomyślcie, ile razy wy baliście się i na przykład iść do spowiedzi, z tego powodu, że mieliście obawę, że nie dacie rady wypełnić postawionych sobie warunków. Czyli na przykład nie modliłem się tak, jakbym chciał, przestałem przystępować do sakramentu Komunii Świętej
i uważam, że powinienem iść teraz do spowiedzi, ale boję się to zrobić, bo boję się, że to się powtórzy. Boję się, że ja znowu nie będę mógł się modlić w taki sposób, jakbym chciał. Boję się, że no podupadnę na tej swojej drodze. Boję się, że nie będę w stanie wypełniać tych wszystkich przykazań. Boję się, że nie będę w stanie wypełniać tej także swojej wizji, którą sobie założyłem. Boję się, że po prostu osłabnę na tej drodze. Dlatego boję się ją rozpocząć na nowo. Takie podejście bierze się znikąd inąd, jak właśnie z przeceniania własnych możliwości. Siła życia duchowego nie leży w tym, że zakładamy, że coś dobrze zrobimy, robimy to, co założyliśmy i dzięki temu widzimy, że jest dobrze, że jest postęp i że po tym postępie my dalej staramy się jeszcze bardziej postępować. Nie, jeśli ktoś za kryterium swojego życia duchowego przyjmuje jego postęp, to jest to bardzo fałszywa i bardzo szkodliwa perspektywa. Prawidłową perspektywą jest dostrzeganie własnej słabości i dźwiganie się mimo tej słabości w ufności i nadziei do Pana Boga. Święci doskonale znali swoje słabości, doskonale wiedzieli, że są tylko ułomnymi, słabymi ludźmi i dlatego właśnie oni byli w stanie postępować w tym życiu duchowym. Nie dlatego, że czynili postępy i widzieli, że są super, tylko właśnie przeciwnie. Widzieli, że są słabi, że bezustannie upadają. To, że oni widzieli, że są słabi, niedołężni, że stale upadają, to właśnie w pewnym sensie dawało im siłę do tego, żeby się podnosić z tym wzrokiem coraz mocniej utkwionym w Pana Boga. Bo oni widzieli, że sami są niezdolni do czegokolwiek dobrego, tylko że tylko coraz mocniej, coraz głębszą mieli świadomość tej prawdy, że Bóg jest źródłem wszystkiego dobra, które oni w ogóle byli w stanie dokonać, tak? Przeczytam Wam fragment listu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus do swojej kuzynki, która ta właśnie kuzynka zmagała się z problemami skrupulanstwa. I zauważcie, w jaki sposób święta Teresa pisze o sobie samej. Maryniu, jesteś niczem. Czy zapominasz, że Jezus jest wszystkim? Niech zginie nicość Twoja w Jego nieskończonym bogactwie i zajmuj się tylko tym, który jest wszystkim i jedynie godnym miłości. Mówisz, że rada byś widzieć skutek Twoich usiłowań, a Pan Jezus właśnie chce zakryć to przed Tobą. Lubi sam tylko przypatrywać się maleńkim owocom cnoty, jakie mu ofiarujemy i które mu są pociechą. Mylisz się, moja droga, jeżeli myślisz, że Twoja Terenia biegnie z zapałem drogą ofiary. Słaba jest, bardzo słaba i co dzień ma tego nowe i zbawienne dowody. Ale Pan Jezus udziela mi łaskawie umiejętności przechwalania się w krew kościach swoich. Wielka to łaska. Proszę Go, aby ją dał i Tobie, bo w tym uczuciu mieści się pokój, uspokojenie serca. Gdy widzimy, żeśmy tak nędzni, wtedy już nie mamy w sobie upodobania, lecz patrzymy jedynie na umiłowanego. W tym fragmencie doskonale widać to, w jaki sposób święta Teresa dostrzegała, że jedynym źródłem, jedynym motorem dobrych działań jest Pan Bóg, a nie ona sama. Tak samo bodajże święty Wincenty Ferreriusz pisał, że święci nigdy nie dziwili się ze swoich upadków, dlatego że doskonale wiedzieli, że są słabi, że te upadki nie dawały im żadnego powodu do tego, żeby jakkolwiek upaść na duchu, a wręcz przeciwnie, że to właśnie był ten środek, z którego one czerpały kolejną siłę. Im więcej słabości w sobie dostrzegamy, tym mocniej jesteśmy w stanie zwrócić się do jedynego źródła, które może być dla nas pomocą, czyli do Pana Boga. Czyli mamy wolę, wolną wolę i mamy łaskę Bożą. Między nimi istnieje zawsze interakcja. Łaska Boża zawsze oddziałuje na naszą wolną wolę. My, żeby kierować się coraz bardziej tą naszą wolną wolą ku Bogu, potrzebujemy łaski. To jest jak takie koło, tak?
Im więcej dostajemy łaski Bożej, tym bardziej kierujemy się na nią. Zachodzi tutaj podobny duchowy mechanizm jak w modlitwie, opisany przez świętego Jana Synaitę, gdzie mówił, że modlitwę można nazwać zarówno matką, jak i córką skruchy. To znaczy, że gdy my dostrzegamy swoją nicość z jakiegokolwiek powodu, nawet prozaicznego, zaczynamy zwracać się do Pana Boga, który jest nieskończenie większy i w którym jako jedynym możemy tak naprawdę upatrywać pomocy. Wtedy otrzymujemy łaskę w modlitwie i poprzez tę modlitwę rodzi się jeszcze dalsza, głębsza skrucha, która tym bardziej prowadzi nas do Pana Boga. To jest, tak jak powiedziałam, taki niekończący się proces, który no, stale się kręci, tak? Z jednej strony mamy naszą wolną wolę, którą otwieramy się na Pana Boga i w ten sposób Pan Bóg daje nam łaskę, żeby dalej otwierać nas na siebie samego. To samo dzieje się w momencie, gdy my się modlimy o czyjeś nawrócenie. Jeśli znamy jakąś osobę, która jest zatwardziałym grzesznikiem i chcemy, żeby się ona nawróciła, to modlimy się właśnie o nic innego, jak o to, żeby ta jego wola, wola tego człowieka otworzyła się bardziej na łaskę Bożą. A ponieważ Pan Bóg jest wszechmocny, to swoją łaską może właśnie to otwarcie na jego łaskę sprawić. Myślę, że jest tutaj też jedno ważne zagadnienie, które dobrze by było wyjaśnić. Relatywiści powiedzieliby, że jeśli zachodził faktycznie taki mechanizm, że Pan Bóg wdziera się do czyjegoś, do czyjejś wolnej woli, to w pewnym sensie ją determinuje, a więc przymusza kogoś do tego, żeby wybrał Pana Boga, a nie szatana i zło. Trzeba tutaj wyjaśnić, że Pan Bóg jest dobrem obiektywnym. Nie jest czymś, co można sobie wybrać lub nie. To jest, Pan Bóg jest dobrem, którego pragnie każdy człowiek, niezależnie od tego, czy on to wie, czy tego nie wie. Pan Bóg jako jedyne dobro, najwyższe, jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia człowieka. Jedynym problemem jest właśnie człowieka grzeszność, a więc przywiązanie do tego, co daje mu szczęście w sposób pozorny. Tak jak rozpowszechniony bardzo dzisiaj kwestie związane z cielesnością. Duch przyjemności cielesnej wprost owładnął wieloma społeczeństwami, przestrzenią publiczną, całym rynkiem, owładnął wieloma także młodymi sercami, które mogłyby otrzymać dobro stałe, niezmienne, które jest źródłem dobra wszelkiego. Ale niestety zostały po prostu omamione przez to, co daje wyłącznie ulotne szczęście, a nie jest w stanie wypełnić tej pustki, którą ma w sobie każdy człowiek. To jest właśnie jedna z kwestii, która daje nam przewagę nad ateizmem, nad ateistami tym i ich wyobrażeniem na temat Boga. Bóg chrześcijański jest dobrem ponadpoznawczym, ponadpojmowalnym i obiektywnym. Czyli czymś, do czego każdy człowiek, niezależnie od tego, czy wie, kim jest Bóg, czy chce ze względu na jakieś swoje ułomności, czy ze względu na jakieś swoje przywiązania ziemskie, wybrać Boga, czy nie, to my wiemy, że on i tak pragnie Boga, ponieważ Bóg jest dobrem obiektywnym dla każdego. Zatem jeśli modlimy się o czyjeś nawrócenie, to nie modlimy się o to, żeby Pan Bóg kogoś przymusił do wybrania Go, ale modlimy się o to, żeby Pan Bóg dał mu poznać, że właśnie On jest najwyższym dobrem i żeby ta Jego wola, dobra, wolna wola otworzyła się na Pana Boga i Jego zechciała wybrać. Jest zresztą dogmatem naszej wiary, że wola pozostaje zawsze wolną w pełnym tego słowa znaczeniu, nawet jeżeli Pan Bóg oddziałuje na nią swoją łaską. Zatem jeśli modlimy się za kogoś, to tak jak powiedziałam, modlimy się tylko o to, żeby ten człowiek poznał obiektywne dobro i ku niemu się zwrócił. Bo taki człowiek, który żyje z daleka od Boga, nie tylko przestępuje prawo w takim sensie ściśle jurydycznym, czyli nie tylko łamie prawo po prostu, ale także, a być może nawet przede wszystkim, robi krzywdę samemu sobie. I my wiemy, że gdyby taki człowiek poznał
Boga, to z pewnością by go wybrał. Tylko póki co jest po prostu mamiony przez te doczesne pokusy. I my modlimy się właśnie o to, żeby ten człowiek to zrozumiał. Czyli Pan Bóg nikogo nie przymusza do tego, żeby ten ktoś wybrał Boga, ale jedynie pomaga mu odnaleźć to, czego człowiek tak naprawdę poszukuje. Czyli pomaga mu dokonać wyboru, jedynego wyboru, który jako jedyny jest właściwy. Wolna wola w wyborze Pana Boga musi być oczywiście wolna, dlatego że relacja z Panem Bogiem jest relacją na pierwszym miejscu oczywiście miłości. A miłość, jeśli nie jest dobrowolna, to nie jest miłością, a jest bezwartościowym przymusem. Tak samo zresztą jak ofiara. Jeżeli zrobimy coś dla kogoś bezinteresownie, to taki uczynek ma nieskończenie większą wartość niż na przykład praca na etacie, która jest z konieczności siłą rzeczy, dlatego że nie mielibyśmy co jeść, gdybyśmy nie pracowali. Czyli na naszej drodze duchowej nasza wola jest zawsze wolna, ale jednocześnie jest wspierana tą łaską Bożą, która jest do tego niezbędna. Jeśli widzimy naszą wolę jako coś, co może funkcjonować samodzielnie o naszych własnych ludzkich siłach i jednocześnie jak właśnie tych sił duchowych upatrujemy w sobie samych, a nie w Panu Bogu, to jesteśmy w ogromnym błędzie, bo my żadnych sił nie posiadamy. Ta nauka o potrzebie wsparcia człowieka łaską Bożą tak naprawdę była znana już od starożytności, dlatego że ta nauka była atakowana właśnie już od czasów starożytnych. Pierwszą herezją, która zaatakowała tę prawdę o tym, że człowiek musi być wspierany łaską, żeby poczynić cokolwiek dobrego, był pelagianizm. I ogromne zasługi w obronie ortodoksji katolickiej ma tutaj święty Augustyn, który występował bardzo ostro przeciwko błędom pelagiańskim. Herezja pelagiańska była bardzo natarczywa, dlatego że Pelagiusz twierdził, że łaska Boża nie jest potrzebna do zbawienia. Pelagiusz, gdy został przyparty do muru i spotkał się z zarzutem, że łaska Boża przecież jest potrzebna do zbawienia, bo tak uczono od początku, to stwierdził, że okej, łaska Boża jest potrzebna do zbawienia, ale to nie jest Boże działanie na wnętrze człowieka. Nie, to nie jest potrzebne. Potrzebna jest gracia naturalis, bodajże on to nazwał, czyli łaska naturalna. To znaczy łaską, która jest potrzebna do zbawienia, jest rozum i wola. Rozum i wola, czyli to, co człowiek ma z przyrodzenia, tak? To, co jest naturalną władzą człowieka. Czyli do zbawienia są potrzebne rozum i wola i to właśnie, o to właśnie chodzi w tym, że łaska Boża jest potrzebna do zbawienia, bo Pan Bóg dał nam rozum i wolę i takie jest moje stanowisko. Po raz kolejny Pelagiusz spotkał się z zarzutem, że nauka Kościoła nie zna takiego pojęcia jak łaska naturalna, tylko ta właśnie łaska Boża, która jest nam potrzebna do zbawienia, to musi być łaska pochodząca ze sfery nadprzyrodzonej, a więc ponadnaturalnej. I następnie Pelagiusz stwierdził, że w takim wypadku to na pewno chodzi o to, że do zbawienia jest nam potrzebne prawo Boże i przykład Chrystusa. Są to rzeczy ze sfery ponadnaturalnej, a więc na tym polega łaska Boża. Nazwano to gracia externa, czyli łaska zewnętrzna. Czyli Pelagiusz uważał, że nie potrzeba, aby Bóg oddziaływał na wnętrze człowieka. Wystarczy zewnętrzne prawo Boże i zewnętrzny przykład Chrystusa. Po raz kolejny oczywiście Pelagiusz spotkał się z kościelną ortodoksją, która głosiła, że nie, łaska musi być wewnętrzna, czyli musi w sposób bezpośredni oddziaływać na człowieka od wewnątrz, że jest to sfera właśnie duchowa, czyli przekraczająca nasze możliwości poznawcze. Jest to sprawa znacznie wyższego rzędu niż to, co proponuje Pelagiusz i że ta właśnie łaska, która jest potrzebna do zbawienia, oddziałująca na wnętrze człowieka, nie jest możliwa w ogóle do poznania w sposób empiryczny. Nawet jeszcze wtedy Pelagiusz stwierdził, że w takim wypadku to łaska Boża może
i działa faktycznie wewnątrz człowieka, ale nie jest mu potrzebna do zbawienia, a jedynie to dążenie do zbawienia ułatwia. Czyli Pelagiusz w tym momencie stwierdził, że owszem, łaska Boża może działać na wnętrze, ale człowiek jest w stanie sam skierować się do zbawienia i do tego zbawienia podążyć o naturalnych, własnych, naturalnych, przyrodzonych siłach. I że nie jest mu do tego dążenia potrzebna żadna wewnętrzna łaska. A jeżeli taką łaskę człowiek otrzyma, to jedynie ma to ułatwić, a nie w pełni za to dążenie do zbawienia odpowiadać. Oczywiście to była już taka ostatnia faza tej herezji pelagiańskiej. Następnie została ona całkowicie potępiona na synodach i potem też na soborach. Nawet na Soborze Trydenckim jeszcze się przewijały twierdzenia Pelagiusza i potępienie ich. I jako naukę ortodoksyjną, jako naukę katolicką ukonstytuowano to, że człowiek do zbawienia sam nic nie może. I że jeśli człowiek chce dążyć do zbawienia, to musi mieć pomoc od Pana Boga. Że Pan Bóg jako źródło naszych wszystkich dobrych dążeń w sferze zbawienia jest najważniejszą siłą, która nam do tego zbawienia dążyć pozwala. I na tym właśnie dogmacie naszej wiary powinniśmy budować nasz sposób postrzegania tych spraw związanych z naszą wolną wolą. Nie w taki sposób, że ja mam wolę, która samodzielnie jest taka super silna i że ja jestem w stanie wszystko zrobić sam, dlatego że to nas doprowadzi do poważnych błędów i do stagnacji w życiu duchowym, a nie pozwoli nam to postępować. My musimy doskonale mieć świadomość i głębokie przekonanie, że wszelkie dobro, które my czynimy, pochodzi na pierwszym miejscu od Pana Boga, a nie od nas. I wiedzieć, że my sami z siebie jesteśmy nieprawdopodobnie słabi i że o własnych siłach nic nie potrafimy zrobić. Nasze upadki, nasze zniechęcenia, nasze wszystkie sprawy, które założyliśmy sobie, że zrobimy, a nie zrobiliśmy, albo nie zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy, nie powinniśmy się w ogóle dziwić z tego powodu, dlatego że my musimy doskonale wiedzieć, że no taka jest nasza natura, że jesteśmy słabi. Oczywiście ja nie usprawiedliwiam tutaj w żaden sposób grzechów, absolutnie nie, dlatego że myślę, że ktoś mógłby tak zrozumieć to, co mówię. Nie, grzech jest zawsze złem i od grzechów należy się zawsze odwracać. Należy dążyć do tego, żeby w ogóle nie grzeszyć, ale droga duchowa jest zawsze drogą długą, mozolną i ciężką. I nie powinniśmy liczyć, że po pierwszym naszym zwrocie ku dobremu, czyli jeśli postanowimy na przykład iść do spowiedzi, to że my po tej spowiedzi będziemy już od razu idealni i święci, bo tak z całą pewnością nie będzie. I też nie należy zapatrywać się tutaj na jakieś przykłady jakichś radykalnych nawróceń, które znamy z żywotów świętych, takich bardzo spektakularnych. Jeśli słyszeliśmy właśnie o kimś, kto pod wpływem jakiegoś pojedynczego zdarzenia całkowicie się nawrócił i nagle został świętym, to albo był to jakiś skrajny przypadek, albo historia jest mocno przerysowana i podkoloryzowana właśnie dla zbudowania czytelnika. Ale jeśli my to w taki sposób postrzegamy, to nie będzie nas w żaden sposób budować, a jedynie będzie nas dołować. Dlatego, że będziemy chcieli tak samo jak ta osoba przeżyć spektakularne nawrócenie i już od tego momentu, który sobie ustalimy, zacząć w taki sposób, żeby wszystko było dobrze. Nie. My mamy starać się cały czas, jednocześnie mając świadomość, że jesteśmy bardzo słabi, upatrywać pomocy w Panu Bogu, dlatego, że to Pan Bóg jest sprawcą wszystkich naszych dobrych czynów, a nie my sami. I prosić o tę łaskę Bożą. Oczywiście łaska Boża przychodzi do nas w sposób pośredni przez sakramenty, ale Pan Bóg udziela swojej łaski również przede wszystkim przez pokorną modlitwę. Modlitwa nie jest jakimś elementem naszego życia duchowego, który musimy wypełnić, czyli nie jest takim, powiedzmy, punkcikiem do odhaczenia wszystkich w ogóle praktyk duchowych. Nie możemy postrzegać jako punkciki do odhaczenia, dlatego że to jest
budowanie, tak jak powiedziałam, budowanie jakiejś swojej wizji, którą my staramy się wypełnić. Tak nie jest. Modlitwa jest rodzajem misterium, które łączy nas z Bogiem w sposób bezpośredni i która zjednuje nam łaskę właśnie w bezpośredni sposób. Ta łaska trafia do naszego wnętrza w sposób nadprzyrodzony i ona pozwala nam dalej funkcjonować w sposób zgodny z wolą Bożą. A więc przede wszystkim nasze życie duchowe powinniśmy oprzeć na modlitwie. O tym ja jeszcze będę mówić, na pewno będę jeszcze niejednokrotnie wracać do tematu modlitwy. Prawdopodobnie nawet poświęcę jej jeden odcinek. Zastanawiam się w ogóle, czy gdy już skończę tę podserię Remedium, czyli te elementy, które będę starała się naprostować w sposobie myślenia skrupulantów, to po tym, jak już to skończę, zastanawiam się, czy nie podać też bardziej praktycznych już takich porad odnośnie do sytuacji skrupulanta i jakiegoś elementu życia duchowego, czyli na przykład skrupulant i modlitwa, skrupulant i spowiedź, skrupulant i wypełnianie codziennych obowiązków i tak dalej. Jeśli chcecie, to możecie dać znać, czy takie odcinki też byłyby przydatne. No i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, czyli zwłaszcza zwracam się tutaj do skrupulantów oczywiście. Pamiętajcie, że wy jako ludzie jesteście istotami postawieni w ogromnej rzeczywistości duchowej, w której działa mnóstwo różnych sił, czyli oddziałuje na was zarówno łaska Boża, jak i zewsząd otaczają was pokusy, działanie szatana i od wewnątrz, i od zewnątrz. Nie jest tak, że wy swoją wolą możecie wszystko ogarnąć i że na swojej wyłącznie woli możecie polegać. Tak zupełnie nie jest. Wy jesteście tylko takimi małymi trybikami w całej machinie duchowej, która rządzi się wieloma prawami przekraczającymi wasze możliwości, przekraczającymi to, że wy możecie z tymi prawami wygrać. Wasza siła nie leży w was samych, a w Bogu i przede wszystkim Jego powinniście postrzegać jako to źródło waszego ratunku we wszystkim. I zawsze przy podejmowaniu jakichś duchowych wysiłków nie obarczajcie siebie samych tym ciężarem, a upatrujcie sił w Bogu, dlatego że tylko On jest w stanie wam ich udzielić. I absolutnie nigdy nie oczekujcie efektów natychmiastowych w czymkolwiek, czy by to była modlitwa, czy spowiedź, czy prowadzenie życia sakramentalnego, czy jakieś dobre uczynki, czy cokolwiek tam wymyślicie. Nigdy nie oczekujcie natychmiastowych efektów, nigdy nie budujcie sobie takiego przekonania, że jeśli coś tam zrobię, jeśli teraz pójdę do spowiedzi, to już później wszystko tak się zaprę, że już wszystko będzie super idealnie. Nie. Jesteście słabymi ludźmi. Pan Bóg to rozumie i On chce wam pomóc i jeśli On wam pokazuje waszą słabość, to właśnie po to, żebyście ku Niemu się zwrócili, a nie skupili tak bardzo na sobie. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli coś przekazałam w sposób niejasny, jeśli macie jakieś pytania bądź swoje jakieś refleksje dotyczące tych spraw, o których tutaj mówiłam, to oczywiście zachęcam do komentowania i do lajkowania filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku.